Hejka, kochani, dzisiaj wracam do Was z kolejnym odcinkiem otwierania Glossy Boxa. Więc teraz pokażę Wam, jak w tym miesiącu wygląda, co się w nim znajduje i też jak go zapakowali. Tylko muszę go najpierw otworzyć. I should be so lonely. W środku znajdowała się taka ulotka. Tak samo jak taka Hello Fresh, to już było wcześniej. Natomiast w tym miesiącu mamy klasyczny Glossy Box, który się prezentuje tak jak ten. Natomiast teraz przejdziemy do otwierania i pokazywania, co jest w środku. W środku on prezentuje się tak i naprawdę pięknie pachnie. Takie rzeczy możemy znaleźć w dzisiejszym naszym zestawie. To tłumaczy, czemu tak pięknie pachnie. Większość produktów jest full size, więc super. Większość, wszystkie produkty są full size. W środku znajduje się Laplash Cosmetics paletka. Maska do włosów. Z arganowym olejkiem. A dzisiaj w sklepie zastanawiałam się nad zakupem maski nawilżającej. Szampon. Nie, przepraszam, maseczka do włosów, taka na jesień. Maseczka w żelu do twarzy. Pędzelek. No i ta paletka. Chciałabym przypomnieć, że cała zawartość boksa wynosi na pewno powyżej 50 funtów. Ta paletka kosztuje 29 funtów, ten pędzelek 7,99, maseczka na twarz 2,49, ta maseczka jesienna, zaraz Wam pokażę dokładniej te produkty, kosztuje 35 funtów i ta ostatnia tutaj maseczka kosztuje 2 funty. Jeszcze tak Wam pokażę to, żeby na pewno było wszystko widać. Dobra. I przechodzimy do tego, na co wszyscy czekamy. Tak się prezentuje nasz box w środku. Dobra, coś jest nie tak, bo ja przynajmniej się nie spodziewałam czegoś takiego, co muszę sprawdzić. Mam maskę faktycznie 50 ml, ale to nie jest ten produkt, który powinien tutaj być. Ja sądzę, że to nie sądzę, to na pewno miał być ten produkt, natomiast my mamy taki duży produkt. Wow, jestem w szoku, bardzo, bardzo się z tego cieszę. Nie wiem już, o co chodzi. To był chyba jakiś gratisowy produkt, bo ta maseczka jest w środku. Nie wiem. Nigdy mi się nie zdarzyło. To jest ta druga maseczka. Nasz pędzelek. Tak. Bardzo fajny do cieni. Będzie się nie bardzo fajnie malować. Więc super. Wiecie co? To chyba chodzi zwyczajnie o to, że nie mam tutaj tego produktu, więc ten produkt, który dostałam, jest w zamian tego. Tak, na pewno. Tak się prezentuje nasze opakowanie. Ta paletka wygląda po prostu pięknie. Prezentuje się tak. Oj, kolory prezentują się tak. Też bardzo ładne, takie codzienne. Tutaj trochę jestem zawiedziona tym, że nie miałam tamtej maski. Natomiast no to też jest bardzo fajna maska, ale tamta była do włosów. Tam mi byłaby maska do włosów potrzebna. To już by było na tyle w dzisiejszym otwieraniu boxa. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I życzę miłego popołudnia. Pa, pa.